Już na koniec powiem, jak przykładowo można obliczyć czas, jaki minął od zgonu na podstawie właśnie dostępnej nam entomofauny, która została znaleziona właśnie przy zwłokach. A już na sam koniec powiem o wynikach wykonanego przeze mnie eksperymentu entomologicznego, który wykonywałam na zaliczenie ćwiczeń właśnie z przedmiotu entomologia sądowa na swoich studiach. No i żeby mówić o entomologii sądowej, trzeba zacząć po pierwsze od tego, czym w ogóle jest ta entomologia. Sama entomologia jest nauką o owadach, tak? Zajmuje się morfologią, fizjologią, ekologią, trybem życia owadów, tak? Więc wszystkie te aspekty czysto biologiczne właśnie entomologia w swoim zagadnieniu porusza. To, co nas najbardziej interesuje, to właśnie ta entomologia sądowa dzisiaj. Jest nauką traktującą wykorzystywanie owadów i innych stawonogów w badaniach kryminalistycznych i prawnych. I właśnie ze względu na rodzaje można tą entomologię sądową podzielić na entomologię miejską, która zajmuje się owadami, które żyją w sąsiedztwie człowieka, tak, żyją w sąsiedztwie zwierząt i pomieszczeń hodowlanych. Głównie tutaj w entomologii miejskiej możemy zaobserwować takie owady jak karaczany bądź termity. Ten rodzaj entomologii zajmuje się owadami kolonizującymi pomieszczenia gospodarcze, takie jak spichlerze, kuchnie bądź magazyny. No i właśnie przechodzimy tutaj do sedna, czyli do entomologii medyczno-sądowej. Ta entomologia, ten rodzaj entomologii zajmuje się rozwojem nekrobiotycznych owadów, ich miejscem i rolą w biologicznym rozkładzie zwłok. O nekrobiotycznych owadach będę mówić za chwilę. Zajmuje się również udziałem owadów w okolicznościach towarzyszących przestępstwom, takich jak na przykład morderstwo, samobójstwo bądź gwałt, ale także w swoim toku rozpatruje także wszelkie naruszenia prawa, takie jak na przykład właśnie, jak napisałam, przemoc fizyczna bądź przemyt. I czym tak naprawdę zajmuje się ten entomolog sądowy? No, podstawowym zadaniem entomologa sądowego jest odtworzenie okoliczności śmierci osoby, określenie czasu, jaki minął od zgonu i jak długo zwłoki przebywały w danym miejscu, określenie czasu, jaki minął od śmierci do dnia przebywania zwłok oraz ocena, czy ślady na ciele są wynikiem zaniedbania czy znęcania. Tutaj pozwolę sobie uwzględnić krótki rys historyczny. Jest on rzeczywiście krótki, bo dosłownie ma jeden slajd. A z tego, co mi wiadomo, to zarys historyczny uwielbiają tylko historycy. No i, ale tak, żeby nie przedłużać, to powiem wam mniej więcej, od czego się to wszystko zaczęło. Ogólnie entomologią sądową zaczęto się interesować w średniowieczu. Z literatury, z wszystkiego, czego się mogliście nauczyć do tej pory, tak jakby w szkołach. Były wzmianki w sumie, że średniowiecze interesowało się dosyć mocno takimi aspektami śmierci, zarówno w aspektach religijnych, jak i kulturowych. No i takie pierwsze wzmianki co do entomologii sądowej pojawiły się w XIII wieku w Chinach, kiedy doszło do morderstwa chłopca na polu ryżowym. Sytuacja autentyczna została spisana. W stosunku do zdarzenia, które zaszło, tak, mamy tutaj morderstwo chłopca na polu ryżowym, została powołana osoba do tak naprawdę wyłonienia, kto jest sprawcą tego morderstwa. No, to taki w sumie nasz dzisiejszy śledczy, powiedziałabym. No i ten średniowieczny śledczy wpadł na super genialny pomysł i mówię to naprawdę poważnie, ze względu na to, że w średniowieczu no, zasoby takie czysto naukowe nie były do końca dostępne bądź były nieodkryte. No i wracając do tego śledczego, śledczy wpadł na pomysł, że wszyscy chłopi, którzy byli w tym czasie na polu, położył przed sobą swoje sierpy.
Śledczy właśnie wpadł na pomysł, pod względem którego mówił, że ten będzie sprawcą, do którego sierpu będą zlatywać owady. No i rzeczywiście, do jednego z sierpów podleciały owady. Jak się okazało, no w średniowieczu można uznać to za no niepodważalny dowód, że ktoś zabił tego właśnie chłopca. Co się okazało? Oczywiście owady, jak to nauka górą, pokazały prawdę. Sprawca zaraz po tym szybko się przyznał, no i został odpowiednio ukarany. Jeżeli mówimy o rysie historycznym, to w kolejnych wiekach, w renesansie pojawiały się wzmianki. Francuski poeta Charles Baudelaire w jednym ze swoich poematów przedstawił refleksję na temat rozkładu ludzkiego ciała oraz znaczenia larw muchówek w tym właśnie procesie. Zaś biolog Linneusz stwierdził, że potomstwo trzech much zje konia równie szybko, jak zrobiłby to lew. No i wracając do naszej entomologii, głównym celem jest określenie czasu, jaki minął od momentu zgonu, od momentu śmierci. No i właśnie odtworzenie daty śmierci opiera się na takich dwóch głównych elementach, dwóch głównych zasadach, które brzmią między innymi tak, że kolonizacja zwłok przez owady odbywa się według przewidywalnej i znanej kolejności. O tym też będę mówić. A zwierzęta pojawiające się na ciele stanowią oddzielne grupy zwane ogniwami sukcesji. I zasada numer dwa. Tempo rozwoju stadiów preimaginalnych każdego gatunku owada jest także znane i ściśle zależne od warunków środowiskowych. W entomologii medyczno-sądowej bierze się pod uwagę wszystkie aspekty, które mogą wpłynąć na rozwój owadów nekrofagicznych i tempo rozkładu zwłok. Czyli a więc temperaturę, wilgotność powietrza, nasłonecznienie, oświetlenie bądź opady. No i jakie możemy wyróżnić grupy ekologiczne stawonogów występujących na zwłokach? Jak sama nazwa wskazuje, nekrofagi, oczywiście związane ze śmiercią, żywią się tkanką zewnętrzną, zwierzęcą w fazie rozkładu. Owady będące nekrofagami są najbardziej istotne w określaniu czasu śmierci. I do takich najbardziej typowych nekrofagów zalicza się muchówki z rodzin plujkowatych bądź ścierwicowatych oraz chrząszcze z rodzin omrlicowatych i skórnikowatych. Poza tym same nekrofagi możemy podzielić na nekrofagi pierwszego rzędu i nekrofagi drugiego rzędu. Nekrofagi pierwszego rzędu żerują typowo na tkankach i organach wewnętrznych. Nekrofagi drugiego rzędu zaś rozkładają kości, skórę i ścięgna. Kolejną grupą to są pasożyty bądź drapieżcy poszczególnych gatunków nekrofagicznych. Należą do nich m.in. chrząszcze z takich rodzin jak omarlicowate, kusakowate bądź gnilikowate. Ponadto zalicza się też do gatunku drapieżnych dwie rodziny muchówek, takich jak lwinkowate i plujkowate. Często wśród larw muchówek możemy zaobserwować zjawisko polegające na zmianie preferencji żywieniowej. Wtedy larwy z pierwszego stadium mogą stać się w trzecim stadium, na przykład drapieżnikami. Występują również też gatunki wszystkożerne, tak doskonale nam znane osy, chrząszcze i mrówki. Jest to druga spośród najbardziej istotnych dla procesu rozkładu zwłok grupa gatunków. Występowanie dużych populacji gatunków wszystkożernych przyczynia się do wystąpienia gatunków padlinożernych, a co za tym idzie, do opóźnienia przebiegu procesów rozkładu. No i ostatni, gatunki przypadkowe. Należą do nich m.in. takie stawonogi, dla których zwłoki stanowią jedynie przypadkowo pozyskane źródło pokarmu. Tutaj od razu wam powiem, póki pamiętam, bo jak będę omawiać eksperyment, mogę już zapomnieć z tego wszystkiego. Ja ogólnie podczas robienia eksperymentu miałam dwie próby.
Pierwsza próba się nie powiodła niestety, bo moja pożywka mięsna została zjedzona kulturalnie. Mam nadzieję, że smakowała, a może i nie. No ale wracając do tej pierwszej próby mojego eksperymentu, powiem wam, że to jest mega ciekawe uczucie, po prostu satysfakcjonujące, móc zobaczyć po prostu jakiś gatunek owada, który się pojawił na tej pożywce. I właśnie w tej pierwszej próbie właśnie były dwa pająki. No po prostu miałam radość przeogromną. No ale wracając. Stawonogi te zazwyczaj nie żywią się padliną, czyli rozkładającym ciałem, pokarmem pozyskanym ze środowiska naturalnego. Do gatunków przypadkowych możemy zaliczyć na przykład właśnie te pająki, wije, skoczogonki, a w przypadku porastania zwłok pleśnią, grzybami, możemy spotkać roztocze. No i teraz jakie czynniki w sumie wpływają na tą faunę zwłok, na pojawianie się tych poszczególnych taksonów, owadów, gatunków, rodzin? Mamy tutaj temperaturę i wilgotność. Potem położenie geograficzne, które jest też bardzo istotne. Typ siedliska i sposób ukrycia zwłok. Dostępność światła i cieniu. Przyczyna zgonu. Dzienna i sezonowa aktywność owadów. Oraz współzawodnictwo pokarmowe. Jeżeli chodzi o temperaturę i wilgotność, jako przykład tutaj podałam rodzinę plujkowatych. To są muchówki heliotropowe. Heliotropowe to znaczy, że latają i składają jaja w ciągu dnia. W większości przypadków ich aktywność maleje w ciemności. Maleje też w czasie deszczu oraz podczas niskiej temperatury bądź wysokiej. Jeżeli mówię tutaj o niskiej, to o temperaturze poniżej 12 stopni Celsjusza, a jeżeli powyżej, to 30 stopni Celsjusza. Jest jedna najbardziej z pospolitych muchówek nekrofagicznych, Califora vicina. Taka ciekawostka, składa jednorazowo ponad 300 jaj, po kilkanaście sztuk, ułożonych w małych pakietach. Tutaj na obrazku po prawej stronie właśnie macie obrazek, jak wygląda ta muchówka, Califora vicina, oraz poniżej zdjęcie z mojego eksperymentu entomologicznego, jak wygląda taki upakowany, złożony pakiet właśnie jaj na pożywce. Owady notowane na zwłokach posiadają różne uwarunkowania genetyczne. To warto zapamiętać. Każdy owad tak naprawdę jest inny. Poszczególny owad może się na przykład dobrze rozmnażać w takich temperaturach, inny w takich. Poniżej takiego zakresu temperatur może dochodzić do zahamowania wzrostu. I tak jak tutaj na przykładzie Kalifornii vicyny, temperatura niższa niż 4 stopnie Celsjusza powoduje diapauzę jaj. Temperatura niższa niż 6-8 stopni Celsjusza, przy czym wilgotność też niższa niż 40%, powoduje zahamowanie rozwoju larw. Temperatura niższa niż 16 stopni powoduje diapauzę poczwarek. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, bo to ma bardzo duże znaczenie w przypadku, kiedy zostaną znalezione jaja, tak, na zwłokach, ale będzie nam znana temperatura, która była na zewnątrz, przypuśćmy, tak? I temperatura będzie, przypuśćmy, minus 3 stopnie, tak? I na podstawie dostępnych nam danych możemy zobaczyć, że w tej temperaturze następuje diapauza jaj. Czyli tak naprawdę te jaja, ich rozwój będzie znacznie opóźniony. Nekrofagiczne muchówki właśnie różnią się od siebie zakresem temperatur minimalnych, w których to ich przeobrażenia właśnie nie zachodzą. I tak na przykład dla Califory vicyny zakres ten leży pomiędzy 2,5 a 4 stopni Celsjusza. Dla Formy reginy minimalna temperatura to 4,2 stopnia Celsjusza, a dla gatunku Lucilia sericata
od 10 do 12 stopni Celsjusza. Warto również zapamiętać, że wraz ze wzrostem temperatury obserwuje się przyspieszenie tempa rozwoju owadów nekrofagicznych. Analogicznie właśnie możemy powiedzieć, że wraz z obniżaniem się temperatury obserwuje się też obniżenie tempa tego rozwoju. Ważne jest również, żeby zapamiętać, że larwy wytwarzają temperaturę podczas żerowania na zwłokach. To jest specyficzny mikroklimat stworzony na zwłokach. On chroni owady przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi środowiska. Dzięki temu larwy mogą aktywnie bytować na ciałach, nawet gdy temperatura otoczenia spadnie do, przypuśćmy, minus 4 stopni. Te ciepło wytworzone dzięki aktywności życiowej larw przewyższa nawet kilkukrotnie temperaturę siedliska, w którym leżą zwłoki. No i tutaj dla przykładu oczywiście również wyniki z badań. Jeden z badaczy stwierdził, że temperatura na martwych ciałach owiec skolonizowanych przez larwę muchówek sięgała aż 49 stopni Celsjusza, podczas gdy temperatura otoczenia wahała się od 9 do 22 stopni Celsjusza. Drugim czynnikiem, który wpływa na entomofaunę, jest położenie geograficzne. Specyficzne warunki związane właśnie z położeniem geograficznym wpływają m.in. na tempo rozkładu zwłok, tempo kolonizacji zwłok oraz na skład gatunkowy, który stanowi poszczególne etapy sukcesji. Z wykonanych badań jeden z badaczy zaobserwował na kole podbiegunowym tylko jeden gatunek plujki na rozkładającym się ciele zwierzęcym. W klimacie umiarkowanym zaś zauważył on 38 gatunków stawonogów na ciałach ludzkich, a 56 gatunków stawonogów na ciałach lisich. Jeżeli chodzi o Karolinę Południową, zaobserwował on 306 gatunków stawonogów, a w klimacie tropikalnym w Kenii na ciele martwego słonia znaleziono prawie 14,5 tysiąca larw Chryzomia albiceps i 11,5 tysiąca larw Chryzomia marginalis. Warto jest tu również zapamiętać, że wraz ze zbliżaniem się do równika, a więc wraz z ocieplaniem się klimatu i wzrostem wilgotności powietrza, rośnie liczba taksonów notowanych na zwłokach. Też możemy zaraz to odnieść do aktywności sezonowej, kiedy sami możemy zauważyć, że niektóre muchówki w czasie zimy po prostu ich nie ma, nie przeszkadzają dla człowieka, a przypuśćmy, mamy marzec, i ja już zaobserwowałam, że te muchówki znowu się budzą, tak? Budzą się do życia. Dalej, kolejny to typ siedliska i sposób ukrycia zwłok. Warto tu zapamiętać, że każde siedlisko, szczególnie chodzi mi o siedliska naturalne, posiada własne warunki biotyczne i abiotyczne. By móc stwierdzić, gdzie znajdowało się ciało, należy dokładnie poznać skład gatunkowy roślin i zwierząt, które są charakterystyczne dla danego środowiska. Też rodzaj środowiska wpływa na tempo rozkładu zwłok. I tu możemy zadać sobie pytanie, czy znalezione na danym terenie ciało leżało tam cały czas, czy też zostało przemieszczone. Z ciekawostek wam powiem, że tutaj, jeżeli chodzi o typ siedliska, dla entomologa sądowego jest to bardzo, bardzo znaczący aspekt. Możemy sobie wyobrazić sytuację, przypuśćmy, ja tu wymyśliłam sobie na przykładzie modliszki zwyczajnej. Po prawej stronie macie mapkę i zasięg na czerwono zaznaczony, gdzie ta nasza modliszka zwyczajna występuje. I przypuśćmy, jeżeli ciało, no jakieś tam nasze wymyślone, zostało znalezione na przykład w województwie zachodniopomorskim, a na ciele zostaną odnalezione fragmenty, szczątki takiej modliszki zwyczajnej, może nam to bardzo dużo powiedzieć. Między innymi to, że ciało zostało przemieszczone, tak, bo jak widzimy,
zakres występowania modliszki zwyczajnej jest tutaj w sumie dosyć wąski, tak? Jeżeli chodzi o porównanie fauny w warunkach naturalnych, a w warunkach takich typowo domowych w budynku, no to widzimy tutaj też znaczne różnice. W budynku, przypuśćmy jeszcze przy otwartym oknie, możemy zaobserwować 10 gatunków, tak? A w terenie otwartym będzie tych gatunków znacznie więcej, tak? Kolejny element to dostępność światła i cienia. O czym już wspominałam, owady mają swoją określoną preferencję. Mamy owady, datmio heliotropowe i ujemnie heliotropowe. Dodatnio są światłolubne, ujemne, cieniolubne. Jeżeli chodzi o gatunki z rodzaju Lucilia i sarkofaga, te gatunki są światłolubne. Latają w pełnym słońcu i wysokich temperaturach. Przebywają najczęściej w terenie, ale obecność ich larw na zwłokach znalezionych w domu jest możliwa jedynie wtedy, gdy ofiara leżała w pełnym świetle i blisko właśnie otwartego okna. Kolejny element, który jest też niezwykle istotny, to przyczyna zgonu. Najszybciej kolonizowane są zwłoki z ranami ciętymi bądź postrzałowymi. Zwłoki zabrudzone wymiocinami, odchodami bądź krwią są kolonizowane kilka minut po zgonie, więc też bardzo szybko. Najszybsza kolonizacja, zwłaszcza właśnie przez muchówki, przebiega na zwłokach niepogrzebanych, a jeżeli zgon nastąpił na skutek zatrucia związkami chemicznymi, na przykład takimi jak tlenek węgla, doskonale nam znany jako czad, bądź fosfaty organiczne, te związki odstraszają wręcz, odpychają owady od ciała, w wyniku czego właśnie ta kolonizacja zwłok może zostać znacznie opóźniona, nawet o kilka dni. Metale ciężkie, takie jak na przykład arsen, wydłużają czas rozkładu zwłok i przyczyniają się do znacznego spowolnienia tempa rozwoju muchówek i chrząszczy, które właśnie żerują na tkankach ludzkich, zwierzęcych, rozkładających się. No i dochodzimy tutaj do dziennej i sezonowej aktywności owadów. Właśnie poniekąd już wspominałam, że niektóre owady mają aktywność typowo dzienną, tak jak właśnie pójkowate, które osiągają szczyt aktywności w południe. W nocy nie składają jaj. Jeżeli składają, są to sytuacje bardzo wyjątkowe. Największe zróżnicowanie gatunkowe uzależnione jest od sezonu. A jak wspominałam też wcześniej, to zróżnicowanie występuje w klimacie umiarkowanym. Najbogatsza pod względem jakościowym i ilościowym fauna występuje na zwłokach niepogrzebanych wiosną i latem, czyli w sezonie, kiedy wszystko zaczyna się budzić do życia. Mamy cieplejsze dni, tak, noce troszeczkę zimne, ale ogólnie ta temperatura jest o wiele wyższa niż w zimę. Plujkowate mogą dawać wiele pokoleń od wczesnej wiosny do późnej jesieni, ale nie rozmnażają się przez cały sezon. Jeżeli chodzi o jesień, wtedy następuje gwałtowny spadek aktywności entomofauny, a zimą bardzo rzadko się zdarza, żeby na ciałach niepogrzebanych zaobserwować entomofaunę, zaobserwować jakieś poszczególne gatunki z rodzin. Współzawodnictwo pokarmowe. Możemy tu wymienić współzawodnictwo intragatunkowe, intergatunkowe oraz drapieżnictwo i pasożytnictwo. Współzawodnictwo intragatunkowe zachodzi w obrębie jednego gatunku i jest przyczyną redukcji rozmiarów i liczby larw. Radykalnym właśnie przejawem współzawodnictwa wewnątrzgatunkowego jest kanibalizm. Współzawodnictwo intergatunkowe, zachodzi ono w obrębie kilku gatunków i ma na celu wyeliminowanie spożywki jednego z gatunków żerujących, czyli atak. No i właśnie drapieżnictwo i pasożytnictwo
opiera się no, na dosyć nawet często brutalnych atakach, tak? Owady w sumie, tak jak ludzie i zwierzęta tak też, chcą wyeliminować konkurencję, tak? Pokazać, że to jest nasz teren, nie dotykaj. No i po prostu czasami muszą się pochylić do takich właśnie sposobów ataku. Teraz procesy rozkładu omówię. Może niektórzy wiedzą, może niektórzy nie wiedzą, ale zawsze warto sobie przypomnieć, bo procesy rozkładu będą przydatne, jak będę omawiała poszczególne ogniwa sukcesji. Pierwszym etapem jest autoliza i polega ona na samostrawieniu się organizmu za pomocą bakterii, które posiadamy w naszej naturalnej florze. Następuje wtedy zniekształcenie się narządów wewnętrznych. Kolejny etap to gnicie. I zachodzi ono poprzez rozkład drobnoustrojów i substancji organicznych, które są zawarte w ciele człowieka. Gnicie zachodzi mniej więcej 2-3 doby po zgonie, a przejawia się ono między innymi zielonkawym zabarwieniem brzucha, które potem czernieje. Powstają wówczas gazy gnilne, następuje ogólne rozdęcie ciała, gałki oczne i język są nabrzmiałe, co wspomaga proces gnicia. Najkorzystnym czynnikiem, który uwydatnia tak jakby proces gnicia, jest temperatura otoczenia, przeważnie wyższa nawet niż 20 stopni Celsjusza, ale ogólnie gniciu sprzyjają wysokie temperatury, wysoka wilgotność powietrza. Kolejnym etapem jest strupieszczenie. Proces ten jest uzależniony od czynników klimatycznych i polega na utrwaleniu się tkanek i powłok ciała. Zachodzi przed bądź zamiast rozkładu gnilnego. Co wspomaga ten proces? Zdecydowanie wspomaga to klimat suchy oraz duża dostępność i cyrkulacja powietrza. Tutaj, jeżeli chodzi o ten proces rozkładu, to idealnym przykładem w sumie będą zwłoki powieszone. Dlaczego o tym mówię? Jeżeli dużo przeprowadzonych badań analizowało powieszenie i na podstawie tych badań można stwierdzić, w jakich najczęściej miejscach tak jakby ktoś próbuje odebrać sobie życie właśnie w ten sposób. No i wszystkim pewnie przychodzi na myśl, takim sposobem właśnie jest powieszenie na drzewie. Tak, ale też jeżeli chodzi o domy, często są to bądź strychy, bądź piwnice. Czyli mamy tutaj jednocześnie środowisko naturalne, jest w sumie duża cyrkulacja powietrza, a z drugiej strony mamy tutaj budynki, w których to miejscach jest klimat suchy. W piwnicy raczej jest sucho, strychy też są raczej dosyć przewiewne i występuje ta cyrkulacja. Kolejny etap to przeobrażenie woskowo-tłuszczowe. Przeobrażenie zachodzi wtedy, kiedy zwłoki przebywają w wilgotnym środowisku, czyli odwrotnie do strupieszczenia. I występuje ograniczona cyrkulacja powietrza i niska temperatura. Wtedy tkanki i powłoki ciała zostają utrwalone. I ostatni proces rozkładu to przemiany torfowe. Proces ten zachodzi wobec zwłok znajdujących się na torfowiskach, jak sama nazwa wskazuje, wobec którego następuje utrwalenie ciała i wygarbowanie skóry. No i przechodzimy do tych ogniw sukcesji. Żeby was nie przerażać, to powiem wam, że ogniwa sukcesji są ściśle znane. Mogą one się różnić, ogniwa sukcesji, ze względu na rodzaj tego, z czym mamy do czynienia. Chodzi mi mniej więcej o to, czy zwłoki były zanurzone w wodzie, wtedy mamy inne gatunki wskaźnikowe, czy na przykład zwłoki, czy ciało było powieszone, wtedy też możemy spotkać inne gatunki wskaźnikowe.
No ale takim ogólnie przyjętym schematem, który Wam teraz prezentuję, jest ten, który widzicie na slajdzie. I o co w tym wszystkim chodzi? Dla entomologa sądowego szczególnie istotne są właśnie ogniwa sukcesji. Dają mu dużą podpowiedź do oszacowania mniej więcej, jaki minął czas od zgonu, tak? A już wspominałam o tym, że te gatunki są znane, tak? I pod względem tego można wstępnie oszacować, tak? Jak widzimy w pierwszym ogniwie sukcesji, mamy zwłoki świeże. Jeżeli występuje tutaj któryś, na zwłokach został znaleziony któryś właśnie ze stawonogów wskaźnikowych z pierwszego ogniwa, no to entomolog może oszacować, że czas zgonu możemy określić do pierwszych 3 miesięcy. Potem kolejnym etapem jest oczywiście dokładne obliczenie, do którego przejdę trochę później. No i tak samo możemy zobaczyć na stadium drugie, tak? Są rodzaje, rodziny, z jakich mogą występować poszczególne gatunki. W ogniwie sukcesji drugim w stanie zwłok zaczyna się początek procesów gnilnych, choć też można oszacować czas od zgonu na pierwsze 3 miesiące. W trzecim ogniwie sukcesji zaś następuje fermentacja masłowa, tak? I wtedy czas od zgonu szacujemy na od 3 do 6 miesięcy. Tutaj mamy przykładowe jeszcze owady, które możemy spotkać, na przykład ćma tłuszczowa, która może wystąpić w trzecim ogniwie sukcesji, trupica padlinówka z drugiego ogniwa sukcesji, bądź skórnik z trzeciego ogniwa sukcesji. No i mamy szereg tutaj jeszcze ogniw, mamy w sumie ogniw 8. Jak możemy zauważyć, przypuśćmy, w ogniwie 6 już się zaczyna początek wysychania tych zwłok. Tak? Wtedy możemy też szacować na czas od zgonu 6 do 12 miesięcy, a w 8 jest już całkowicie, zwłoki są całkowicie zeszkieletowane. Wtedy szacujemy ponad 3 lata, tak? Bo nie możemy do końca stwierdzić, tak? Ale do tego są oczywiście przydatne, przepraszam, też różne badania, na przykład antropologiczne, tak? Które pod względem kości powiedzą nam trochę więcej o śmierci ofiary. No i tutaj jeszcze dla przykładu zgniłówka pokojowa z 4 ogniwa sukcesji oraz chrząszcz brązowy z 8 ogniwa sukcesji. Jeżeli chodzi o entomofaunę zwłok powieszonych, trochę już wcześniej o tym wspominałam. Marchenko wykonał eksperyment, w którym wykorzystał ciała małych i dużych zwierząt i zawiesił je nad powierzchnią gruntu w naturalnym środowisku. Marchenko rozpoczął ten eksperyment w marcu i w maju. To były takie 2 próby badawcze. W przeprowadzonym badaniu otrzymał następujące wyniki. Rozkład ciał powieszonych nad powierzchnią gruntu. Stadia z uwzględnieniem, ile one trwały czasowo. Pierwsze stadium trwało 63 dni, drugie 46. Jeżeli był znacznie, jeżeli chodzi o ciała zawieszone w marcu, bądź 40 dni, jeżeli ciało zostało powieszone w maju. Trzecie stadium trwało 311 dni, jeżeli było zawieszone w marcu, albo 75 dni, gdy było zawieszone w maju. Mniej więcej od stadium trzeciego bądź czwartego, to zależy od miesiąca, w którym zwłoki powieszono, zaobserwował nagłe zwolnienie rozkładu ciał, a zmumifikowane resztki zachowały swój kształt i przetrwały ponad 3 lata.
Tutaj dla przykładu chcę Wam podać, myślę, że znacie ten przykład, Dolny Śląsk 2016, kiedy to znaleziono ciało wisielca. Wisiało ono mniej więcej 25 metrów od ziemi. Co ciekawe, wewnątrz odnaleziono gniazda pszczoły miodnej, osy zwyczajnej i wiewiórki pospolitej. Po dokonanej analizie stwierdzono, że ciało wisi na drzewie w sumie od 13 lat, może ponad więcej. Ze względu na właśnie odpowiednie warunki atmosferyczne ponad powierzchnią Ziemi, czyli to, o czym wspominałam, ta duża cyrkulacja powietrza, duża suchość, ponadto obecnością dwóch par spodni przez denata, zwłoki zostały dobrze zmumifikowane, a wysokość uchroniła przed drapieżnikami i leśną zwierzyną. Czyli tutaj możemy zobaczyć dokładnie idealny przykład tego, że w sumie owady nie tylko rozkładają ciało, tak, ale takie ciało właśnie człowieka może być idealnym po prostu gniazdkiem, tak, na po prostu stworzenie swojego małego terytorium. Jeżeli chodzi o zwłoki zanurzone w wodzie, stanowią one nie lada wyzwanie dla entomologów sądowych. Jeżeli ciała są zanurzone w wodzie słodkiej, opóźnia się sukcesja zwierząt lądowych oraz, co za tym idzie, rozkład zwłok. Rozkład zwłok w tym przypadku przebiega znacznie wolniej. Właśnie, rozkład ciał zanurzonych w wodzie przebiega o połowę wolniej niż na przykład tych niepogrzebanych i przebywających na powietrzu, a decyduje o tym między innymi niższa temperatura otoczenia i też mniejsza aktywność owadów. We wczesnych etapach rozkładu na zwłokach zanurzonych w wodzie słodkiej pojawiają się gatunki typowo wodne, takie jak chruściki, muchówki ochotkowate, jętki, bądź też chrząszcze. Tutaj po prawej stronie umieściłam dla Was zdjęcie, jak wygląda chruścik. Chruścik jest takim gatunkiem typowo okołowodnym. Występuje w okolicach jezior, ogólnie wód. Z takich ciekawostek jeszcze powiem Wam, obok macie zdjęcie czegoś takiego jak domek. W tym mieszka chruścik. Dlatego nazywa się nieprzypadkowo, bo z czego innego by zrobił swój domek, jak nie z chrustu. Wykorzystuje do tego właśnie jakieś małe patyczki, kamyczki i właśnie sobie tak bytuje w takim domku. W ostatnim stadium rozkładu zwłok przebywających w wodzie możemy zaobserwować działania bakterii, działania grzybów, drapieżnych ryb i zwierząt dennych, takich jak na przykład raki. Możemy zaobserwować również pierścienice, ślimaki, pijawki oraz płazy. No to myślę, że każdy tutaj kojarzy mniej więcej, że te zwierzęta, te organizmy rzeczywiście występują w zbiornikach wodnych, tak? Tutaj przedstawiłam jeszcze wyniki eksperymentu, w którym to autor badał czas rozkładu zwłok świń zanurzonych w stawie i zanurzonych w strumieniu. Na tym przykładzie możemy idealnie zobaczyć, że rodzaj środowiska wodnego również ma istotne znaczenie. Spójrzmy na przykład na proces gnilny, tak? Jeżeli były to zwłoki umieszczone w stawie, ten proces gnilny przewyższał znacznie czas, kiedy to zwłoki rozkładały się w strumieniu, tak? Mamy tutaj nawet do 331 dni. No i przechodzimy do takiej kwestii, jak obliczyć w ogóle czas, jaki minął od zgonu. Przygotowałam dla Was takie zadanie. Przyjmijmy, że nasze zwłoki znaleziono w mieszkaniu. Temperatura wewnątrz mieszkania nie była znana, a okna były zamknięte. Temperatura na zewnątrz tego dnia wynosiła od 15 do 25 stopni. I podczas oględzin na zwłokach ujawniono takie larwy jak Lucilia sericata, których średnia długość 10
najdłuższych larw to 9 mm. Chryzomia megacefala, który średnia długość 10 najdłuższych larw to 5 mm. I larwy Kalifora vicina, których średnia długość 10 najdłuższych larw to 17 mm. Jeszcze taka informacja, że dla Kalifora vicina przyjmujemy minimalny czas rozwoju jaja, jakim jest 20 godzin. No i wyobraźmy sobie, że entomolog dostał takie dane, dostał oczywiście do analizy te nasze larwy. No ale tak naprawdę od czego by tu zacząć? Ogólnie z góry wam powiem, nie przerażajcie się na jedne wielkie tabele i rozpiski. Dla pocieszenia mogę wam powiedzieć, że wszystko to jest znane, na przykład w jakich temperaturach rozwijają się larwy, tak? W jakich temperaturach też rozwijają się jaja, tak? I wszystko jest uzależnione też od czasu. Więc wszystkie te dane są tak naprawdę w zbiorach entomologicznych, w artykułach, w opracowaniach naukowych, więc z tego jak najbardziej można korzystać. No ale wracając do naszego zadania, umieściłam je po prawej stronie, gdybyście chcieli jeszcze do niego zerknąć. No i co tu trzeba zrobić? Po pierwsze, należy dodać 2 stopnie Celsjusza. Z uwagi na to, że nasze zwłoki zostały znalezione w pomieszczeniu, jest takie założenie, że temperatura jest o tyle stopni właśnie wyższa w pomieszczeniu niż na zewnątrz. No i możemy tutaj uznać, że daje to 22 stopnie. 22 stopnie dlatego, że temperaturę minimalną i maksymalną uśredniamy, więc po uśrednieniu będzie to 20 stopni plus 2 stopnie, to 22 stopnie. Następnie należy odczytać dane z wykresu, tak? Mamy tutaj informację w zadaniu, że larwy Kalifora vicina miały średnią długość 17 mm. No i w takim wypadku musimy odczytać dla 22 stopni mniej więcej jaki będzie czas rozwoju, tak, bo w sumie tutaj operujemy, sprawdzamy, ile one potrzebowały czasu, ile czasu musiało przybywać właśnie na tych zwłokach, żeby się rozwinąć do właśnie osiągnięcia tych 17 mm. No i tutaj możemy odczytać właśnie, że czas przebywania na zwłokach wynosił około 2,8 dnia, czyli około 67 godzin. Następnie do czasu przebywania larw na zwłokach dodajemy właśnie czas rozwoju jaj, czyli poprzednie nasze 67 godzin, dodajemy tutaj 20 godzin. 20 godzin dlatego, że autor nam tutaj na dole zadania zaznaczył, że taki czas rozwoju jaja musimy przyjąć, co daje nam 87 godzin, czyli jakieś 3,6 dnia. Następnie zajmujemy się larwami Lucivia sericata, których średnia długość to 9 mm. No i tutaj możemy odczytać dosyć podobnie, analogicznie, że przy 22 stopniach Celsjusza te nasze larwy o długości 9 mm mogły być na zwłokach od 2,25 dnia, czyli 54 godziny. I tu też powiem, nie przerażajcie tym się, że czasami te wykresy są mało widoczne i na przykład ja obliczając, robiąc obliczenie do tego zadania, musiałam bardzo skupić wzrok, przyłożyć sobie kartkę, żeby jak najbardziej z precyzją tak jakby wyznaczyć tą granicę, tak, gdzie ona mogła przebiegać, tak, ile czasu mogły być one na tych zwłokach. No i ostatnie larwy, których średnia długość wynosi 5 mm, robimy podobnie. Odczytujemy z wykresu, że przy 22 stopniach Celsjusza larwy właśnie te o długości 5 mm będą mogły być na zwłokach od około 32 godzin. Jeszcze dla chryzomia megacefala należy dodać czas wylęgu jaj.
Czyli 32 godziny dodać 27,2. To też czas, jeżeli chodzi o czas wylęgu jaj, też wszystko jest tak jakby potwierdzone naukowo, więc wszystko jest w opracowaniach naukowych. To daje 59,2 godziny, około 2,5 dnia. No i na podstawie naszych tych trzech wyników, które otrzymaliśmy, musimy sprawdzić, które tak naprawdę z larw mogła przebywać jak najdłużej na zwłok. No i tu, mamy wynik, że przyjmuje się wiek najdłuższych larw. W sumie tak wyszło, że nasze larwy o długości 17 mm były tak jakby najdłużej na tych zwłokach. I ten czas od zgonu mógł wynosić od 3 do 4 dni. Została jeszcze ostatnia kwestia, którą chciałam poruszyć na wykładzie, czyli omówić raport, który zrobiłam podczas obserwacji wczesnych stadiów sukcesji stawonogów. Ale zanim do tego dojdę, powiem Wam, że Ty też możesz mieć swoją małą trupią farmę. Co należy zrobić, jak to w ogóle założyć, od czego zacząć eksperyment? Potrzebny Ci będzie kawałek mięsa, około 200 gram. W moim przypadku była to wątroba wieprzowa. Będzie potrzebny Ci również pojemnik, w którym umieścisz swoją pożywkę. Dziennik obserwacji, długopis linijka, przyrząd do pomiaru temperatury. No oczywiście może być to jak najbardziej temperatura podana z telefonu. Mniej więcej ona jest aktualnie na bieżąco aktualizowana. Warto pamiętać też, że im dłuższy czas wykonywania eksperymentu, tym więcej będzie ciekawych obserwacji. No i właśnie ostatnia kwestia, którą Wam chcę powiedzieć na podstawie własnych doświadczeń, to to, żeby uważać, żeby niechciany gość nie zjadł Wam pożywki. Dlatego już Wam wspominałam o tym, że miałam dwie próby. Ogólnie mój eksperyment miał trwać 10 dni, bo było to dosyć ograniczone czasowo, tak jakby zaliczenie tych ćwiczeń, wykonanie całego raportu. Jednak, ojejku, zgubiłam się. Do czego dążyłam? Do tego, że właśnie coś zjadło mi pożywkę. Nie wiem, co to było, ale automatycznie mój eksperyment skrócił się o 3 dni, więc tak jakby w całości trwał 6 dni bodajże. No. Jeżeli chodzi o miejsce wykonywania eksperymentu, wykonywałam w małej miejscowości na północy Polski. Tutaj możecie po prawej zobaczyć, że to miejsce, gdzie konkretnie umieściłam pożywkę, znajdowało się mniej więcej o 2 metry od stawu. I powiem Wam, że tak zrobiłam to specjalnie, bo chciałam sprawdzić, czy jakieś organizmy, które sobie w tym stawie żyły, w jego okolicach, czy może na pożywce pojawi się jakiś gość, właśnie przedstawiciel gatunków typowo wodnych. No ale o tym później. Jeżeli chodzi o temperaturę, dokonując tego eksperymentu, musicie też to zaznaczyć i notować. Jeżeli chodzi o eksperyment, to najwyższa średnia temperatura dobowa była w dniu trzecim, to było 23 stopnie Celsjusza, a najniższa temperatura była w ostatnim dniu, czyli w dniu szóstym. No i zaczynamy pierwszy dzień, oczywiście godzina 13, bo to już było po tym, jak coś mi zjadło pożywkę, więc kwestia szybkiego pojechania do sklepu i kupienia nowej wątroby. Założyłam hodowlę, ale dopiero pod koniec dnia mogłam zaobserwować 5 sztuk stawonogów osobników dorosłych. Tutaj mam dla Was filmiki, właśnie czasami muszę przewijać, żeby kliknąć, żeby się otworzyły, ale możecie mniej więcej zaobserwować, że no widać duże zainteresowanie, tym bardziej widać, że mięso jest świeże, tak, co jeszcze bardziej wabi owady do siebie, by po prostu zaczęły żerować.
Mamy dzień drugi. Co zauważyłam w dniu drugim? Pierwszy to, że pojawiło się bardzo dużo jaj. Tak, one były nałożone warstwowo na siebie. Tam już wcześniej wam o tym wspominałam. To jest właśnie takie typowe zjawisko, które możemy spotkać u muchówek, to takie warstwowe nałożenie na siebie. Zaobserwowałam też, że pojawiło się trochę więcej osobników dorosłych, tak? Bo jeszcze świeża w sumie dwudniowa pożywka stanowiła duże zainteresowanie. Tutaj zdjęcia mniej więcej, jak to wyglądało. Tu na zdjęciu po lewej w rogu możemy zaobserwować właśnie te złożone jaja. Tutaj zaś możemy właśnie zaobserwować te takie warstwowe nałożenie na siebie tych jaj. Ich w sumie pojawiało się coraz więcej. Ja wspominałam wam już o tym, że taka mucha plujka może złożyć naprawdę do 300 jaj, tak? Więc to jest ogromna ilość. Dzień trzeci. Pojawiło się jeszcze więcej jaj niż było, ale zauważyłam, że te jaja zaczęły być składane w takich szczelinach, zagłębieniach, które były w wątróbce. Pojawiły się też pod koniec dnia pierwsze larwy. Zmierzyła ich długość, miały około 3 mm. Oczywiście mieliśmy tutaj dalej osobniki dorosłe, było zainteresowanie tak pożywką. Na sam koniec dnia tych larw pojawiło się jeszcze więcej, czyli tu się potwierdza to, co wcześniej wam zaznaczałam, tak, ten czas rozwoju z jaja do larwy, tak, gdzie było szacowane mniej więcej na 2-3 dni. No mi się tutaj ładnie w sumie programowo, tak jak z podręcznika entomologicznego, pojawiły właśnie w trzecim dniu. I tutaj po lewej stronie na zdjęciu macie mniej więcej takie szczelinki właśnie, gdzie możecie zaobserwować, że te jaja właśnie zostały tam poupychane, poskładane. O, tutaj zdjęcie po lewej też idealnie to obrazuje. W sumie zdjęcie po prawej też, chociaż zdjęcie po prawej jeszcze bardziej uwydatnia właśnie te takie nawarstwienie kolejno jaj na siebie, jak to składa na przykład plujka. O, tu będzie filmik. Możemy tutaj też zaobserwować, że tak naprawdę mamy przedstawicieli z różnych gatunków, tak? Co daje właśnie różnicę, co można zauważyć pod względem różnicy w wyglądzie, tak? Muchówek, które pojawiły się tutaj nam na pożywce. Dzień czwarty. Jeżeli chodzi o jaja, były obecne, a jeżeli chodzi o larwy, tutaj się stało coś przełomowego. Między innymi to, że zaczęły one wychodzić jakby poza hodowlę. Zmierzyłam najdłuższe osobniki. Ich długość wynosiła 7 mm. Potem po kolejnych godzinach obserwacji zauważałam, że na przykład część larw wyszła, a część jest jeszcze na pożywce. Potem po kolejnych godzinach, że część larw w ogóle próbuje się dostać pod mięso. No i tutaj wracając do tego naszego gościa, którego w sumie się spodziewałam i liczyłam, że przyjdzie. Tak się stało, gość przyszedł. A gość nazywa się wąsówka. I jest to gatunek taki w sumie dosyć typowy, którym można zaobserwować na takich terenach typowo łąkowych, właśnie okolice stawu, łąki, polany. No i właśnie bardzo się ucieszyłam, jak zobaczyłam, bo do tej pory widziałam tylko muchówki, a tu pojawiła się wąsówka. To ten mój mały, niespodziewany gość, ale jakże proszony.
Tutaj kolejny filmik. A w filmiku po prawej stronie, jak się przyjrzycie, wiem, że trochę trzęsła mi się ręka, możecie zaobserwować, że te larwy się tam ruszają. Też ciekawe zjawisko. One były trochę poniekąd troszkę podtopione w krwi, ale wykazywały jakieś tam ruchy, tak? Były już aktywne, jak właśnie pisałam o tym, że część w ogóle chciała wychodzić poza pożywkę, tak? Więc wykazywały ogólnie bardzo dużą ruchliwość. Dzień piąty, dzień przedostatni. Jeżeli chodzi o jaja, były obecne, ale zauważyłam, że również zostały złożone nowe jaja. A jeżeli chodzi o te nasze larwy, to zauważyłam, że część wyszła, część żeruje. Mniej więcej te larwy, jak zmierzyłam, miały 10 mm. I w piątym dniu wyglądało to mniej więcej tak. Tutaj możecie zauważyć właśnie, jak te larwy wychodzą. I to jest typowe zjawisko, powiem wam. To takie wychodzenie poza pożywkę, tak? One już praktycznie za chwilkę będą gotowe do tego, żeby stać się osobnikiem dorosłym. No i ostatni dzień. Jaja były obecne. Jeżeli chodzi o larwy, były tylko nieliczne. W sumie te, które były najstarsze, te, które mierzyły właśnie te 10 mm, tak jak wcześniej wspominałam, one już wyszły poza obszar tej pożywki, a te, które zostały na pożywce i dalej tam żerowały, miały 6 mm. No i zaobserwowałam też 3 osobniki dorosłe, każdy z innej rodziny. Tutaj jeszcze chcę wam powiedzieć, że nie tylko możecie zaobserwować w sumie dalej te jaja, ale też perspektywę, jak ta wątroba wyglądała na samym początku eksperymentu, tak? Jak nastąpiły tutaj procesy rozkładu, tak? Na środkowym zdjęciu pojawiły się takie bąble, ja to nazywam rozkładowe, tak? Czyli coś tam się w środku dzieje, coś tam może już zaczyna gnić, tak? Tym bardziej jest to dosyć świeże mięso, nie mamy tak jakby warstwy skórnej, tylko od razu po prostu organ żywy, no w sumie już nie żywy, tak? Ale też możemy zaobserwować, jak wyglądała ta wątróbka. Były też w moim eksperymencie dni cieplejsze, dni zimniejsze. Też możemy zauważyć tu ingerencję słońca, tak, które na przykład wysuszyło po prostu powłokę tej wątroby. Ona zczarniała, co możemy dokładnie zaobserwować na zdjęciu po prawej stronie. I tutaj jeszcze 2 zdjęcia. No i to będzie ode mnie na tyle. Ogólnie dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Co do tego eksperymentu, powiem wam, że każdy może to wykonać, tak? No jest to banalnie proste, ale potrzeba też chęci, tak? I dużo ostrożności właśnie, żeby nie stracić tej pożywki, tak? Powiem wam, że to jest bardzo, bardzo fajne doświadczenie ogólnie naukowe, tak? Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć czegoś więcej i to w praktyce, tak? Na temat rozkładu zwłok, na temat entomofauny, która może się pojawić na zwłokach, to bardzo polecam serdecznie. Ja też sama się zastanawiam jeszcze, czy w to lato nie powtórzę tego eksperymentu, ale tym razem przez trochę dłuższy czas. Tutaj źródła, z których korzystałam, jakby ktoś był ciekawy.